Panie Kasiu, czy pan burmistrz? Pan Jezowicz, jedna zmiana, tak, to 27 tysięcy na opracowanie tej elektronicznej wersji, że tak powiem, która umożliwiałaby tam bardzo dużo elementów dla naszych mieszkańców, a jednocześnie mielibyśmy zinwentaryzowane wszystkie groby, określenie, które są poza granicami kwater, co umożliwi nam porządkowanie cmentarza albo takim na komisjach i na Radzie bardzo często. Że jak widzicie, tam porządkowanie czasami będzie kosztowało nas trochę sporu, że... i trochę, na pewno nie wszyscy będą zadowoleni, tak? Ważne, że to większy by było. Ale to będzie nowy cmentarz czy stary cmentarz? Czy nie. Nowy. Przystąpiliśmy do nowego cmentarza. Czyli na stary tego nie będzie? Będzie być może, jak gospodarujemy finanse. Tak jak powiedziałem, to będzie dosyć spory koszt, bo to globalnie jest pierwszy etap, który wynosi 27 tysięcy, ale potem trzeba będzie jeszcze zrobić wytyczenia geodezyjne, potem trzeba będzie zrobić jeszcze pewnie wodę do tych części, których planowaliśmy, być może oświetlenie. To będzie wymagało tu sporo pracy, no, porządkowanie cmentarza i sytuacji, która jest, no, ale kiedyś chyba to trzeba zrobić w innych cmentarzach, w innych miastach. Ale te 27 tysięcy to jest wykonanie elektronicznej bazy danych, tak, osób pochowanych, tak, na tym cmentarzu komunalnym nowym. W ogóle kwater. Tak? Wszystkich kwater. I, ale to dotyczy tylko nowego cmentarza. Wersja jeszcze taka, że będzie można internetowo, będą wszystkie kwatery, które są wolne, wyszczególnione, można będzie sobie kliknąć, zapłacić za kwaterę, będzie dokonana rezerwacja, będą nadawane numery tym kwaterom, tak? Także będzie dosyć, jest demo tego, tak? Jak będziecie chcieli, to po prostu możecie sobie. Jakieś uwagi do tego projektu? Te 27 tysięcy ściągamy z jakiejś innej? Nie, to bierzemy z cmentarzy, tylko budowa leki, która została wykonana, no, zniosła tak na szacunki. Cmentarze przesunięcie. Tak, dokładnie. A może nawet jeszcze będzie ze 2000 zostanie z tego, bo oferta jest na 24, ale chyba rozszerzymy jeszcze zakres ofert. Jeden element komputerowy, no ale to w tej chwili trwają analizy, trzeba to robić. Czyli rozumiem, że komisja bez innych uwag, czy są jakieś? Tak.